Nie będę mówił słów, które inni ludzie każą mi mówić. Sama myśl o słownictwie narzuconym z góry. W tym prawie było tyle o gender, a tyle o tym, jak to rząd będzie mi mówił, co ja mam mówić. Teraz regulują, co mogą mówić terapeuci podczas sesji terapeutycznych. To bardzo ciekawe, bo dla mnie w głównej mierze nie chodzi tu o wolność słowa. Choć jestem z tobą co do tego zgodny. Dla mnie to kwestia podstawowej prawdy. Oznacza to, że tak, próbujesz nakazać mi, bym mówił coś, czego nie chcę mówić. Lecz to, co każesz mi mówić, jest tak dogłębnie sprzeczne z tym, co dobre. To jest problemem. Miałbym sprzeciw wobec tego, że każesz mi mówić, że lubię jakiś konkretny film. Może to nie być prawdą. Może nie lubię tego konkretnego filmu. Byłoby to złe, gdybyś zmuszał mnie, bym to mówił. Lecz pasja, z jaką podchodzę do spraw takich jak ta, wynika z przekonania, że dobro ludzkości wymaga, byśmy wyznawali prawdę biologiczną, w szczególności gdy chodzi o płeć. A każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z dziećmi, gdybym miał nakreślić, jak ewoluowała moja polityka, to zacząłbym od tego, że wychowałem się w religijnym domu, bardzo konserwatywnym. A potem idziesz na uniwersytet, żyjesz sam, nie jesteś żonaty, nie masz dzieci, zaczynasz stawać się bardziej libertariański. Spoko, niech każdy robi co chce, nie będzie mi to przeszkadzało. Lecz potem masz dzieci i zdajesz sobie sprawę, że pływamy w jednym stawie i ten staw będzie wpływał na to. Virginia, Virginia, Virginia. Dokładnie. To będzie określało, jak żyje moje dziecko. Chcę, by moja społeczność odzwierciedlała część moich wartości, bo nie chcę, by moje dziecko musiało żyć w toksycznym śluzie, który tworzycie dla mojego dziecka. Nie chcę, byście indoktrynizowali moje dziecko tym badziewiem. Tak, dokładnie. Ludzie mogą dać po sobie chodzić, ale nie po swoich dzieciach. To właśnie zaprezentowała Virginia. Możesz mnie prześladować, ale jeśli będziesz nastawał na moje dzieci, to coś zupełnie innego. To tak fundamentalnie zaprzecza wszystkiemu, co jest prawdziwe. I to ich uporczywe nalekanie nie polega na tym, byśmy mieli traktować ludzi po ludzku lub z przyzwoitością. Oni nalegają, by twoja wizja siebie była odzwierciedlana przeze mnie w zaprzeczeniu podstawom obiektywnej rzeczywistości. Na dodatek po to, by przewartościować to, jak funkcjonuje społeczeństwo. Sporo w tym mętnego myślenia. Jeśli ktoś by się mnie spytał, czy wierzysz w to, że istnieją ludzie o płynnej płciowości? Odpowiedziałbym, że tak. I powiedziałbym, facet, który... Młody mężczyzna, który ma płynną płciowość, wiem jaki to temperament, ma wysoki poziom ugodowości, wysoki poziom neurotyczności. Ma on żeński temperament, bardziej zainteresowany ludźmi niż rzeczami i ma wyjątkowo wysoki poziom otwartości. Tak więc jego temperament jest płynny, jest kreatywny, więc chce jednej rzeczy jednego dnia, a innej następnego. I jego podstawowy temperament skłania się w kierunku modelu żeńskiego. Lecz nic z tego nie oznacza, że nie jest on mężczyzną. Dokładnie. Więc to jest to ich mętne myślenie. Z pewnością wiemy, że 1 na 10 kobiet, zależy oczywiście, gdzie umieścisz granicę tych kategorii, mógłbyś stwierdzić ze sporą dokładnością, że 1 na 10 kobiet ma męski temperament i 1 na 10 mężczyzn ma żeński temperament. Tak więc to bardzo dużo ludzi i ci ludzie, w szczególności gdy jeszcze są kreatywni, oni są zagubieni w tym, co począć ze swoją tożsamością, ponieważ są w rozkroku. Po pierwsze, mają trudności z rozwinięciem swojej tożsamości. Kreatywni ludzie w ogóle mają z tym problemem. To tak naprawdę jest definicja kreatywności. Istnieli ludzie, którzy bawili się granicami tożsamości płciowych od zawsze i wszystko fajnie. Czasem to nawet godne podziwu, jeśli robi się to w wyrafinowany sposób i charyzmatycznie. Widzisz to w Micku Jaggerze, w Davidzie Bowie, widać to w ludziach takich jak Madonna. Bo była trochę taką żyletą, w męski sposób. Wszystkie superbohaterki filmów Marvela mają twardą, męską krawędź. Więc postrzegamy to jako charyzmatyczne, bo ci ludzie tworzą spójną całość, lecz pomysł, że istnieje takie odrębne coś jak gender, postrzegana płeć, to nie jest tak. Jest różnorodność w osobowości oraz temperamencie. A pomysł, że nie ma czegoś takiego jak płeć biologiczna, to po prostu obłęd. Szaleństwo. Wyabstrahowali tożsamość płciową z płci, a potem wpisali tożsamość płciową z powrotem do pojęcia płci jako ten ważniejszy element. Lecz w takim razie, dlaczego nalegają na zmiany biologiczne? Dokładnie. Skoro nie ma czegoś takiego jak płeć biologiczna, w takim razie po prostu odgrywaj swoją rolę. Zostaw w spokoju swoje ciało, przecież jest bez znaczenia.
lecz okazuje się, że nie jest bez znaczenia. Musisz przejść przez procedury chirurgiczne, by się transformować. A to dość drastyczne rozwiązanie na zagwozdkę, która dla 99% ludzi mających problemy z określeniem własnej tożsamości płciowej może być rozwiązana bez interwencji chirurgicznych, a na dodatek. Więc teraz w Kanadzie, ponieważ zakazali terapii reorientacyjnej, istnieje tylko terapia afirmacyjna. Nie istnieje coś takiego jak afirmacyjna terapia. To szaleństwo. Gra semantyką, która jest używana, by stwierdzić, że terapia reorientacyjna, która swego czasu używała wstrząsów elektrycznych, by leczyć homoseksualizm, i mówienie, że to to samo, co się stosuje, gdy mamy do czynienia z 12-latkiem niepewnym swojej płci. Miałem 14-letnie dziecko jako klienta i on właśnie przechodził dojrzewanie. Był całkiem kreatywnym dzieckiem, również ugodowym dzieckiem, a to ważne, więc miał żeński temperament. To również oznaczało, że można nim było manipulować z pewną łatwością. Tak więc w jego szkole był pewien agresywnie homoseksualny chłopak, który go podrywał i próbował przekonać, że on też jest gejem. On nie wiedział, czy jest, więc chciał o tym ze mną porozmawiać. Ale ja nie mogę za niego zadecydować, przecież ja nie wiem nic o tym dziecku. Chciałem usłyszeć, z czym ma problemy i jak można by je rozwiązać, czego on chciał. To się robi w terapii. Pomaga się ludziom wyprostować ich problemy. A teraz tak to ma niby działać, że ty przychodzisz do mnie z aksjomatycznym założeniem, jakiekolwiek by ono nie było na temat twojej tożsamości, a moim zadaniem jest tylko podbić pieczątkę. W takim razie nie jestem już terapeutą. Nie dość, że jest to szalone, to przymuszanie. Ja to widzę tak. Jest prawda, nieprawda oraz antyprawda. I pomysł, że rolą terapeuty jest afirmacja, jest z kategorii antyprawdy, ponieważ, słuchaj, wyobraź sobie, że przychodzisz do mnie i mówisz, i masz pewne założenia co do siebie, a ja mówię ci, nie, to złe założenia. To nie jest dobra terapia, lecz tak samo złą terapią jest, gdy cierpiąc z powodu pewnych założeń względem siebie, przychodzisz na terapię, a ja mówię, tak, masz rację, ja nie wiem, czy ty masz rację. A jeśli tak bardzo masz rację, to po co w ogóle tu jesteś na terapii? Po co w ogóle rozmawiamy, skoro już masz rację? To wyniszczanie jedynej działającej formy terapii, jaką znamy, czyli terapii poznawczo-behawioralnej. Tak, jak i pozostałe. To fascynujące w psychologii klinicznej. Każda szkoła psychoterapii jest oparta o fundamentalną zasadę, wedle której swobodne wyrażanie swoich myśli lub swobodna przemiana zachowań są lecznicze. To jak najbardziej prawdziwe w stosunku do poznawczo-behawioralnej terapii, tak jak i co do psychoanalityki. Wszystko to to samo, a drogą maksymą terapii jest dobrowolnie wystaw się w wymierzonych dawkach na to, czego się boisz. I to bardzo ciekawe, bo psychoanaliści twierdzili, na początku, gdy behawioryści przedstawili teorię ekspozycyjną, źle ją sformułowali. Oni myśleli, że nabywamy lęki. Więc jesteś normalny, a potem coś cię rani i uczy tego, by się tego bać. To nieprawda. Jesteś ciągle przerażony, za wyjątkiem tych rzeczy, których nauczyłeś się nie bać. Więc określili to dokładnie na odwrót pod względem neurofarmakologii, a to ma ogromne znaczenie. To oczywiście nie oznacza, że nie możesz nabyć pewnych strachów. Możesz, lecz zazwyczaj oduczasz się swojego przerażenia, tak więc dzieci boją się odseparować od mamy. To dlatego, że boją się całego świata, tak więc musisz nauczyć się, jak się nie bać. I nie nauczysz się tego poprzez przyzwyczajenia, bo na tym to polegało. Brano kogoś, kto się boi. Zostali uwarunkowani, by się bać. Wystawiasz ich na to, czego się boją, a potem każesz im robić ćwiczenia relaksacyjne, by wytworzyli rekondycjonowanie. A potem odkryto, że nie muszą oni robić tych ćwiczeń relaksacyjnych. Wciąż działa. Samo wystawianie. Cóż, stają się mniej przerażeni, gdy ich na to coś wystawiasz, bo lęk stał się ich nawykiem. Więc psychoanaliści stwierdzili, że skoro stają się mniej przestraszeni tej konkretnej rzeczy, to te symptomy po prostu znajdą zamiennik, bo ten strach, dla przykładu strach przed windą, był przejawem jakiegoś głębszego strachu, strachu przed śmiercią. Miałem klienta, którego wystawiłem na jego strach przed windą. Drzwi się otwarły, powiedziała, to jest grobowiec. Jej wyobrażenie tego, czym dla niej jest winda, to miejsce, gdzie ona umrze, na zawał serca, podczas gdy ludzie będą zniesmaczeni i będą pogardzali tym, jaka ona jest głupia, że cierpi i umiera. Teraz umiera.
Taki był mądry, a teraz umiera. Taki był mądry, a teraz umiera. Społeczne odrzucenie oraz śmierć. Tak, tak, tak wyglądała winda dla niej. Więc wystawiliśmy ją na windę. Czego się nauczyła? By się nie bać windy? Nauczyła się, że jest w stanie wytrzymać ten strach. Nauczyła się być odważną, więc psychoanaliści popełnili fundamentalny błąd, ponieważ jeśli wystawisz kogoś na cokolwiek, czego się boją, w konsekwencji stają się mniej lękliwi wobec wszystkiego. To po części powód, dla którego psychoterapia działa w ten sposób. Ludzie odkrywają, że są więksi niż ich lęk. Nie odkrywają, że ich lęki są bez znaczenia. Myślę, że kult autentyczności to będzie koniec psychoterapii. Bo jeśli kult autentyczności twierdzi, że twoje wewnętrzne przeżycia to to, co sprawia, że ty to ty, wtedy dążenie, by być dzielnym, pomimo swych lęków, jest jakoby tłumieniem twojego przerażenia. Podobne to do freudowskiej analizy, gdzie twoja seksualność jest tłumiona, a zatem nie jesteś w pełni autentyczny. Dokładnie. Dlaczego twój lęk nie może być twoim autentycznym ja? Dokładnie. Zdaje się, że w tym kierunku zmierzamy. To jest miejsce, gdzie doinformowani liberałowie i konserwatyści mogliby znaleźć wspólny język. Tak, istnieje pewna autentyczność i pragnienie przygody i widać to wyniesione na rangę wartości najwyższej w niektórych nieroztropnych filmach Disneya. Lecz niewybrakowany przejaw tego w postaci zintegrowanej oznacza dążenie do autentyczności w ramach pewnej nadrzędnej jedności. Musi tak być, bo inaczej to dążenie jest swarliwe, powoduje podziały i chaos, więc musi się ono podporządkować wyższym celom i wtedy, jak to nazwać? Po części to ten wzajemny altruizm, o którym ciągle mówią biolodzy ewolucyjni. Trochę dla ciebie, trochę dla mnie. Tu dla ciebie, tu dla mnie. W umiarze. I to sprawia, że oboje stajemy się bogaci. Tak więc to jest częścią jedności porządku wyższego, a ludzie są bardzo wzajemnie altruistyczni. Tak więc to autentyczność w służbie czemu? Gdy Pinokio staje się prawdziwym chłopcem, to dzieje się już po uratowaniu jego ojca. Zawarł on kontrakt z tradycją, która go zrodziła, już to zrobił, odbudował ją. Więc gdy się budzi, nie jest wolny, nie ma już na sobie sznurków, lecz już istnieje w zgranym związku ze swoim ojcem. To duże osiągnięcie. Jedna z pięknych rzeczy, których doświadczam w konsekwencji moich wykładów, to, że wielu ojców i synów podchodzi do mnie i mówią, naprawdę poukładaliśmy sobie naszą relację. Oboje są tak... Nigdy nie widziałeś takiej radości w czyichś oczach. To coś pięknego. Być zatrzymanym na ulicy i ktoś mówi ci coś takiego. I patrzeć na ludzi tak tym uradowanych, bo to pragnienie ich serca. I to jest ta integracja tego dążenia do autonomii z rodziną, z ojcem, z matką, z szerszą społecznością. Wszystko to musi być ukierunkowane na jedność istniejącą ponad nimi. Na to upierają się konserwatyści. Dokładnie. Muszą istnieć mury, granice. Możesz mieć autonomię, lecz ona musi istnieć w ramach pewnych zasad. A jeśli pozwolisz autonomii i racjonalizacjom, by zniszczyły wszystkie mury, to koniec. Autonomia nie może istnieć bez murów. Wtedy to chaos.